Jak przesłuchamy wszystkich tutaj stacjonarnie, będziemy jeszcze skupiać się na wszystkich nagraniach i audio i wideo, które do nas dotarły. Dzięki temu wyłonimy szczęśliwą dwunastkę osób, które 26 czerwca na scenie Amfiteatru imienia Czesława Niemena pojawią się podczas konkursu finałowego Grand Prix imienia Agnieszki Osieckiej. Ogromny stres. Przecież ja tu siedzę i zagryzam paznokcie po prostu przy każdym uczestniku i trzymam kciuki, żeby było dobrze i się stresuję, i widzę ich stres też. To jest bardzo stresujące, jak widzę ich stres, bo chodzi o to, żeby przecież było miło i przyjemnie. Zajmujemy się sztuką, która ma uprzyjemniać życie, a nie powodować stres, więc fajnie by było, gdybyśmy wszyscy się po prostu dobrze czuli tutaj. Nie? Nazywam się Dorota Sacewicz, przyjechałam dzisiaj z Warszawy, ale pochodzę z Białej Podlaskiej. Nazywam się Aleksandra Jeznach, przyjechałam z Kętrzyna. Nazywam się Paulina Prokop i też przyjechałam z Kętrzyna. Nazywam się Zuzanna Lenkiewicz, przyjechałam z Radzymina. Nazywam się Maciej Kruczek, przyjechałem z Łukowa. Powiedział, że mnie... Dzisiaj chciałabym zaśpiewać piosenkę Przygoda w Wilanowie z tekstem Tuwima oraz muzyką Rymarza. A później, jeżeli będzie taka okazja, to jeszcze dwie inne piosenki, albo jedną. Zadumała się dziewczyna nad swoją urodą. Nie spaliśmy. Ciężko, ciężko. Ale niekoniecznie ze stresu, więc... Podróż pociągiem minęła nam bardzo śpiewająco. Bardzo śpiewająco. I męcząco przy okazji, więc wydaje mi się, że damy z siebie wszystko, co z nas zostało. Na pewno. Nie wiem, że będzie jutro. Stres jest oczywiście, ale jest on motywujący i bardzo potrzebny. Ja też się bardzo stresuję, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Za horyzontem mgłą zasnuty. Wyślę wszystkie smutki, bo mówię. Ja sam doświadczałem tego stresu pięciokrotnie, biorąc udział w przesłuchaniach eliminacyjnych do spotkań zamkowych i wiem, że z jednej strony to jest właśnie sporo nerwówki, ale z drugiej strony później wiele satysfakcji, że można wśród tych najlepszych zaprezentować się w finale konkursu. Wychodziła na ostro bramsko. Mam poczucie, że więcej zależy od samych uczestników konkursu niż od nas. Nasza decyzja oczywiście zaważy na tym, czy pojawią się w finale konkursu, czy nie, ale to oni decydują o tym, czy zainteresują i czym zainteresują nas podczas tych przesłuchań eliminacyjnych.